Drodzy, ludzie próbują w różnoraki sposób zasłużyć na coś, na co nigdy nie możemy zasłużyć. Ludzie próbują kupić coś, czego nigdy nie są w stanie kupić. Nie możesz kupić zbawienia. Nie jesteś w stanie zapłacić żadnej ceny za zbawienie. Wręcz odwrotnie, jesteśmy tymi, którzy mają ogromny dług wobec Boga. Ten dług jest spowodowany naszym buntem, naszym grzechem, tym wszystkim, co jest w naszym życiu, co czynimy, niejako co wypływa z tej naszej grzesznej natury, jak mówi nam Słowo Boże. Ale dzięki niech będą Bogu, że jest wyjście. Dzięki niech będą Bogu, że jest nadzieja. Dzięki niech będą Bogu za to, że człowiek nie musi pozostać w tej ciemności, z tym wielkim znakiem zapytania, czy jest zbawiony, czy nie jest zbawiony, co będzie z nim po śmierci. Ale kiedy spojrzysz na Jezusa, kiedy zaufasz Jezusowi Chrystusowi, to wtedy On daje Ci pełną odpowiedź. On wtedy daje Ci światło przez swojego Świętego Ducha i to przekonanie, że On jest tym, który zapłacił. On jest tym, który dokonał wspaniałego pojednania między Bogiem a nami. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście napisał takie wspaniałe słowa do Kościoła, do wierzących. Mówi tak: wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Mówi: wiedząc, że nie rzeczami znikomymi. A więc kiedy on pisze te słowa, kiedy pisze wcześniejsze wiersze i jakby podsumowuje to tym stwierdzeniem wiedząc, to znaczy chce umocnić tych, do których pisze. Bo pisze do Kościoła, jak czytamy w pierwszym wierszu, pisze do wierzących ludzi, którzy w wyniku prześladowań dla imienia Jezus rozproszyli się po całej Azji Mniejszej. Kościół, do którego pisze apostoł Piotr, zbory, do których pisze apostoł Piotr, to są ludzie, którzy w tym czasie przechodzą ucisk i prześladowanie. I to na różnego rodzaju płaszczyznach, w różnego rodzaju relacjach. I to w domach rodzinnych, i to w relacjach pracy, służby pomiędzy panami a niewolnikami. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, to są te relacje pracy w zakładach pracy. Przechodzą prześladowanie. Władze państwowe ich uciskają, a więc jest to moment wyzwania dla Kościoła. Jest to moment ogromnego wyzwania i apostoł Piotr pisze do nich te słowa, wzywa ich, aby w tym wszystkim, w tym całym ucisku, w tym prześladowaniu, w tych trudnych sytuacjach, przecież na samym początku mówi: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I w wielu miejscach on o tym pisze i dochodzi w tym, do tego fragmentu, do tego wiersza, wiedząc. A więc Kościele drogi, bracia i siostry, kiedy przechodzicie przez różnego rodzaju doświadczenie i próby, kiedy ktoś jakby próbuje was z tej Bożej drogi, czy z tej drogi za Jezusem zepchnąć, czy odwrócić, mamy wiedzieć, mamy pamiętać. Nie wolno nam nigdy zapomnieć, za jaką cenę zostałeś wykupiony ze swojego marnego, grzesznego postępowania. Masz przypomnieć sobie, że Bóg Ojciec oddał najwyższą cenę i to nie cenę złota czy srebra czy rzeczy znikomych, ale jest to cena życia, cena śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, kiedy pisze Piotr ten list, kiedy pisze do rozproszonych, czyli niekoniecznie do jednej społeczności, jednego zboru, z treści tego listu możesz się dowiedzieć, że pisze do nawróconych i Żydów do Jezusa, i pogan do Jezusa Chrystusa. Jedni i drudzy są wśród tych adresatów, tych, do których apostoł Piotr pisze. On mówi o tym, że wcześniej, dawniej postępowaliście według pożądliwości,
waszych. Przedtem nie znaliście i byliście nie ludem Bożym, ale teraz jesteście ludem Bożym. Mógł tak napisać jedynie do nawróconych do Chrystusa pogan. Bo przecież Żydzi znali Boga, oni mieli Boga jako pasterza, oni przecież wiedzieli, kim Bóg jest, oni wiedzieli, jakie są zasady i prawa Boże. Nie tak jak pogani, którzy nie mieli żadnych praw, tak jak Izrael, nie mieli przykazań, tak jak Izrael. A więc to byli różni ludzie, nawróceni, idący za Jezusem Chrystusem. I apostoł Piotr mówi do nich, wiedzcie, jak drogo zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania. To słowo wykupieni ma takie dwa podstawowe znaczenia. Uwolnić kogoś za okupem, ale też wykupić za coś od czegoś. A więc dwie myśli są w tym fragmencie zawarte, skierowane do nas. Uwolnienie i zapłacenie ceny, wykupienie. Moi drodzy, tak jak Słowo Boże nas uczy, tak jak wiemy, nikt z nas nie był w stanie zapłacić tej ceny za twoje i za moje życie. I tutaj apostoł Piotr mówi, zostaliście i wykupieni, i uwolnieni. I mówi też, że zostaliśmy uwolnieni i wykupieni z naszego marnego postępowania przez ojców nam przekazanego. Wielokrotnie ludzie mówią tak, że oni już nic nie zmienią w swoim życiu, bo przecież mój dziadek tak robił, moja babcia tak robiła, mój ojciec, moja mama, a więc ja już jestem jakby w takim rytmie, w takim torze, ja już nic nie muszę zmieniać. Ale moi drodzy, jeżeli Bóg, wszechmogący Bóg, mówi w swoim słowie wyraźnie, co należy, a czego nie należy, a ty jesteś nauczony, czy tak wyrosłeś w przyzwyczajeniach, w nawykach, w postępowaniu, w poglądach, które nie są zgodne z Bożym Słowem, to masz, stoisz przed ogromnym dylematem. Musisz dokonać wyboru, kogo bardziej słuchać, Boga czy ludzi. Czy oprzeć się na tym, co mówi Bóg, do czego wzywa Ciebie Pan Bóg, czy też oprzeć się o to, w czym tkwiły Twoje poprzednie pokolenia. Moi drodzy, może dla kogoś to wydawać się takim szokującym. Przecież Bóg jest miłością, przecież to wszystko powinno być takie przygładzone, eleganckie, ale muszę wam powiedzieć, Ewangelia Jezusa Chrystusa jest odkupieńczą Ewangelią, ale jest odkupieńczą od wszelkiego grzechu i od tego wszystkiego, co Bogu się nie podoba, czy nie jest zgodne z tym, co Boże Słowo do nas mówi. Tak więc apostoł Piotr mówi do nich, wiedzcie, jak drogo zostaliście kupieni, pamiętajcie o tym, pisze to do nawróconych Żydów i pogan i wzywa ich, aby nie dali się jakby z powrotem uwieść w rzeczy, w postawy, zachowania, myślenie, które są zupełnie przeciwne Ewangelii Jezusa Chrystusa. On tak pięknie w drugim wierszu jeszcze do nich mówi, że zostaliście wybrani według powziętego z góry postanowienia Boga i Ojca, poświęceni przez Ducha. Czyli inaczej mówiąc, Bóg nie tylko was wezwał, powołał. I pamiętacie, Nowy Testament, kiedy mówi o zbawieniu człowieka, mówi o tym, że Bóg kieruje do nas bezpośrednio swoje słowo i wzywa nas bezpośrednio. I każdy z nas musi osobiście na to Boże wezwanie odpowiedzieć. Ale kiedy już odpowiadamy na to wezwanie, to jest powiedziane, że zostaliśmy poświęceni przez Ducha, czyli oddzieleni w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego do dwóch rzeczy. Do posłuszeństwa Bogu i do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest piękny obraz. Ty i ja zostaliśmy nie tylko zbawieni, ale zostałeś poświęcony, czyli oddzielony przez samego Boga, abyśmy teraz byli posłuszni Ewangelii, posłuszni Bożemu Słowu, ale też jesteśmy oddzieleni do pokropienia krwią, krwią baranka, krwią Jezusa Chrystusa. A to jest dla nas dobra wiadomość, bracia i siostry. Bo Biblia nam mówi, że bez tej krwi przelanej na krzyżu Golgoty, bez tego pokropienia i oczyszczenia krwią baranka, nikt z nas nie będzie mógł nawet ujrzeć Boga. Nikt z nas nie będzie mógł spotkać się z Bogiem. Dopiero krew Jezusa, krew baranka, którą zostaliśmy pokropieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ta krew
obmyła nas z wszelkiego grzechu. Nie tylko obmyła nas z wszelkiego grzechu, ale ta krew, którą Bóg nas pokropił krwią Jezusa Chrystusa, ona sprawiła, że usunęła z nad naszego życia gniew i sąd wszechmogącego Boga. Kiedy Izrael znalazł się na pustyni, kiedy zbudowali świątynię, kiedy zbudowali przybytek, który był wzorem, obrazem ofiary Jezusa Chrystusa i całego wydarzenia Golgoty, to Bóg nakazał Mojżeszowi: weźmiesz ofiarę, baranka, weźmiesz, zabijesz go, czy cielca, i tą krwią tej ofiary, to będzie krew wyświęcenia, pokropisz każdy przedmiot, każde narzędzie używane w moim przybytku, ołtarze i wszystko, co tam jest, pokropisz krwią wyświęcenia. I więc Słowo Boże już w Starym Testamencie mówiło, że wszystko, co może zbliżyć się do Boga, co może służyć Bogu, może się na tej podstawie, że zostało oczyszczone, pokropione świętą krwią ofiary zagrzesznej, ofiary wyświęcenia. Ale w Nowym Przymierzu już nie trzeba zabijać żadnych zwierząt. Raz jedyny i to w sposób doskonały na zawsze. Żadnego powtórzenia. Chrystus raz został zabity. Jego krew została przelana. I Biblia mówi, że z tą krwią wstąpił przed oblicze Boże, przed tron Boży. I tą krwią nas pokropił na oczyszczenie, na poświęcenie. A więc tak jak ten cały przybytek był pokropiony krwią i oddzielony dla służby Bożej, bracie i siostro, ty i ja, nasze ciała są poświęcone krwią Jezusa Chrystusa, abyśmy służyli żywemu Bogu. Dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian w 6 rozdziale, w wierszu 19 i 20 mówi: drogo zostaliście kupieni. Drogo zostaliście kupieni. Dlatego też wysławiajcie Boga w waszym ciele i nie oddawajcie waszego ciała grzechowi na oręż. Nie pozwólcie, żeby wasze ciała stały się narzędziami grzechu, bo zostaliście pokropieni krwią baranka, krwią wyświęcenia, aby być świętymi. Zresztą, kiedy Piotr pisze ten list, wiedząc, pamiętając, że nie srebrem i złotem, że naszego Boga kosztowało to wszystko, oddał swojego jedynego, jednorodzonego Syna na okrutną śmierć, a więc nie posłużył się rzeczami materialnymi, aby nas zbawić, to było za mało, ale oddał swojego Syna. A więc pamiętajmy o tym. Kiedy będziemy przed jakimiś decyzjami, przed czymś, co będzie czyniło wyzwanie dla naszej wiary, będziemy kuszeni, mamy wiedzieć, jak drogo zostaliśmy kupieni. Bo Piotr pisze tak w poprzedzających wierszach: okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. A więc, moi drodzy, kiedy mówimy o łasce, kiedy mówimy, że jest to za darmo, zbawienie jest za darmo z łaski, dzięki dziełu Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, to z drugiej strony, mając świadomość ceny, którą zapłacił za nas nasz Zbawiciel, to wystarczy i to powinno wystarczyć, aby ciebie i mnie powstrzymać od tego wszystkiego, co jest brudne, co jest nieczyste, co Bogu się nie podoba. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli mówicie do Boga, że jest waszym Ojcem, a On jest faktycznie naszym Ojcem, kiedy oddaliśmy Mu nasze życie i Duch Boży poświadcza w naszemu duchowi, że zaprawdę jestem Bożym dzieckiem. Kiedyś o tym nie wiedziałem. Kiedyś tego nie doświadczałem. Ale kiedy przychodzisz do Jezusa ze skruszonym sercem, to po prostu, kiedy On cię przyjmuje, ci przebacza, ty wiesz o tym. I nikt z nas nie umie tego wytłumaczyć, ale to jest doświadczenie, które przeżywamy
i którego wiemy, że On jest. Jeżeli wzywasz Go jako Ojca i doświadczasz Go jako Ojca i nazywasz Go swoim Ojcem, to wiedz, że to jest Ojciec, który nie ma względu na osobę. Chociaż jest tatusiem, jak mówi Abba, to słowo tatuś. Kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, czyli tatusiu nasz, tu jesteś w niebie, które powoduje, że sprawia, że czujemy się tak blisko Jego serca. To z drugiej strony mamy ciągle tą świadomość. On jest świętym Bogiem. On jest świętym Ojcem. On jest tym, który jest na tronie. I On nie ma względu na osobę. Nie możesz Go niczym przekupić. Nie możesz Go niczym oszukać. On będzie sądził każdego według Jego uczynków. A to znaczy, Piotr mówi, żyjcie w bojaźni przez czas, tej Bożej bojaźni, tym respekcie przed Bogiem, przed tym, że On będzie sądził cały świat. Żyjcie przez czas pielgrzymowania waszego. A więc z jednej strony radujcie się. Z jednej strony bądźcie wdzięczni. Z jednej strony bądźcie świadomi. Drogo zostaliśmy kupieni. Zostaliśmy wyświęceni świętą krwią Jezusa. Oddzieleni, aby służyć żywemu Bogu. I ta krew wyświęcenia sprawiła, że twoje i moje ciało dzisiaj jest świątynią Ducha Świętego. Ale z drugiej strony pamiętaj, że On jest święty. Miej przed Nim ten właściwy, tą właściwą bojaźń, ten respekt, ten szacunek i nie myśl sobie, że Jego łaska, Jego dobroć i łaskawość jest przyzwoleniem dla czegoś, co On nazywa grzechem i co Bogu się nie podoba. Wykupił nas. Mamy wiedzieć, że wykupił nas, czyli uwolnił nas, zapłacił za nas cenę, abyśmy nie musieli postępować, nie musieli żyć według marnego postępowania przekazanego nam przez naszych ojców. To słowo marny oznacza próżny i bezużyteczny. Nasze zachowanie wcześniej było próżne i bezużyteczne, przekazywane, odziedziczone przez naszych rodziców. I czasami mówimy tak, no jacy byli rodzice, czy jak przeżywaliśmy w naszych domach, to bardzo często powielamy po czasie, kiedy zakładamy własne rodziny, powielamy sposób postępowania, zachowania i tak dalej naszych rodziców. Czasami łapiemy się na tym, że często zarzekamy się, ja nie będę taki jak mój tato, ja nie będę jak moja mama, ja w ten sposób nie będę reagował, ja w ten sposób nie będę się zachowywał, ale to marne postępowanie gdzieś tam w nas tkwi. Ale nie musisz w ten sposób, że tak powiem, zachowywać się, jak może widziałeś to w swoim domu, gdzie może było brak miłości, brak szacunku dla siebie nawzajem, brak właściwego traktowania, może był krzyk, może była złość, może był wrzask. Ale wiedz o tym, bracie i siostro, wiedzmy o tym, że zostaliśmy wykupieni właśnie z tego marnego postępowania, z tych wszelkich złych, niewłaściwych wzorców i dzięki Bożej łasce i dzięki Bożej mocy możesz być wolny i możesz zupełnie inaczej prowadzić swoje życie. Chcę Ci powiedzieć, jesteś wolny przez krew Jezusa Chrystusa. Jesteś uwolniony do tego, aby zupełnie coś innego mogło się objawiać w naszym codziennym życiu. Tak więc Piotr mówi, mamy, mają o tym wiedzieć, mają o tym pamiętać, mają tego pilnować, aby teraz już inaczej postępować. Mieliśmy chrzest w niedzielę i jestem wdzięczny Panu, że tak wielu z nas tam zjechało i mogliśmy razem ze zborem z Nowej Osady się cieszyć, przeżywać, ale dopiero mówię w poniedziałek, kiedy tak ochłonąłem z tego wszystkiego, dopiero w poniedziałek jakby w całej pełni zacząłem przeżywać tą radość z tego faktu. Ale co chcę powiedzieć? Kiedy człowiek przychodzi do Jezusa, kiedy zostajesz wykupiony ze swojego marnego postępowania, powiedzieliśmy, że to słowo wykupienie oznacza wykupienie od czegoś. A jeżeli od czegoś, to na pewno do czegoś. I pamiętam wtedy tam w Wiśle, tuż przed chrztem, czytałem tekst dla naszych katechumenów. Tekst, którym jest wielkim nakazem misyjnym. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.
A więc, bracia i siostry, kiedy zostajesz wykupiony za cenę krwi Jezusa Chrystusa, to nie tylko jesteś wykupiony od czegoś, co jest negatywne, ale jesteś wykupiony do czegoś, co jest bardzo pozytywne, do Bożego Królestwa, do zupełnie innego stylu życia. Jesteś wybawiony do tego, wykupiony i Bóg udziela ci ponadnaturalnej mocy, czyni cię swoim dzieckiem, abyś mógł żyć w ten właściwy sposób. Apostoł Paweł w liście do Tytusa tak pisze, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. I w tym samym liście pisze tak, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwością, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy. Gdy się objawiła ta dobroć i ta łaskawość, dlatego teraz On nas od tego wybawił, wykupił, abyśmy mogli Jemu służyć w poświęceniu, w świętości, według Jego słowa, według Jego pragnień. A więc zostałem wykupiony. Łukasz, Darek i my wszyscy, którzy poznaliśmy Pana i każdy następny, który będzie przychodził do Pana Jezusa Chrystusa ze swoim życiem, jesteś wykupiony między innymi do tego, aby być uczniem Jezusa Chrystusa. Kim jest uczeń Jezusa Chrystusa? Wiecie, uczeń, sama ta nazwa i szczególnie w tamtym czasie wskazywało, że ktoś jest zwolennikiem, entuzjastą, jest tym, który podąża za swoim nauczycielem, za swoim mistrzem. A więc, moi drodzy, wiedząc, że drogo zostaliśmy wykupieni, wiedzmy, do czego zostaliśmy wykupieni, abyśmy byli uczniami Jezusa Chrystusa. Abyśmy nauczyli się i przestrzegali to wszystko, co On przekazał w swoim świętym Słowie. Nikt z nas nie jest w stanie sam tego wypełnić, ale dzięki Bożej łasce i dzięki nowemu życiu, które mamy od Boga, dzięki obecności Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego w naszym życiu, możemy być tymi, którzy już nie chodzą według swoich pożądliwości, według swoich zachcianek, według swojego starego myślenia, ale zaczynamy nasze drogi prostować i żyć według Jego słowa. A Pan Jezus wyraźnie mówi do apostołów: idźcie, chrzcijcie ludzi, wcześniej im zwiastujcie Ewangelię, chrzcijcie ich i uczcie ich przestrzegać to wszystko, co ja wam przykazałem. A więc jesteś wykupiony drogą świętą krwią Jezusa, aby być uczniem Jezusa, aby miłować Jezusa ponad wszystko od tej chwili, naśladować Go. Moi drodzy, chrześcijanin to jest ktoś, kto jest wpatrzony w Jezusa, ktoś, do którego nie trzeba mówić, kochaj Jezusa. O, czasami może musimy sobie przypominać, nie? I zachęcać jeden drugiego, ale gdzieś tam w nas, kiedy oddajesz swoje życie Bogu, kiedy masz tą świadomość, co On dla ciebie uczynił i co, jak drogo Jezus cię wykupił, miłujesz Go, odpowiadasz miłością na Jego miłość. Miłujesz Go ponad wszystko. A więc wiedz o tym, drodzy bracia i siostry, wiedzmy o tym i od tego nie ma, że tak powiem, ucieczki. Jesteś wykupiony, aby być Jego uczniem, aby być Jego naśladowcą, aby miłować Go ponad wszystko. Pamiętacie, co Jezus powiedział do swoich uczniów? Nikt nie może iść za mną. Nikt nie może być moim uczniem, kto nie ma w nienawiści swego ojca, matki, braci, sióstr. Oczywiście, że Jezus nie wzywał do nienawiści do swoich rodziców. Chodziło o pokazanie tego, o co chodzi, że na pierwszym miejscu jest miłość do naszego Pana, a dopiero później są inni ludzie, nawet nasi najbliżsi. I czasami człowiek będzie i dokonuje niejednokrotnie wyborów, kogo ma bardziej słuchać, kogo ma bardziej miłować. Muszę wam powiedzieć, Bóg oczekuje od każdego z nas miłości ponad wszystko. Największe przykazanie, które Bóg dał w Starym i Nowym Przymierzu, będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Będziesz Go miłował ponad wszystko, ponad nawet własne życie. Dlatego wielu chrześcijan, którzy poszli za Jezusem, wiedząc o tym, że są Jego uczniami, byli gotowi
zapłacić najwyższą cenę, oddawali swoje życie za Jezusa Chrystusa. Nie wypierali się Go, ale byli gotowi oddać swoje życie. I tak jak to dzieje się w XX i XXI wieku, gdzie najwięcej obecnie ludzi na świecie jest zmęczonych, więzionych i zabijanych, to są ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Wydawałoby się, że ten czas dawno powinien już minąć. Okazuje się, że żyjemy w wiekach, w których najbardziej prześladowani i cierpiący są ci, którzy oddali życie Jezusowi Chrystusowi. Kto chce być uczniem? Albo inaczej, kiedy zostałeś wykupiony do uczniostwa, masz wiedzieć, że uczeń chce pełnić nie swoją już wolę, ale wolę swojego mistrza. Jezus mówi, nie każdy, który do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu ludzi dzisiaj bardzo szybko jest w stanie nazwać Boga, że jest Bogiem, Jezusa, że jest ich Panem, ale żyją tak, jak chcą. Ale kiedy przychodzisz do Jezusa, oddajesz Mu swoje życie, kiedy wiesz, jak bardzo On Ciebie miłuje i zaczynasz Jego miłować, wtedy odkładasz na bok swoje ja, swoją wolę i mówisz, Panie Jezu, do tej pory ja byłem w centrum, ale teraz to Ty jesteś w centrum. Uczeń Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu stawia miłość do swojego Pana, miłość do swojego Boga i posłuszeństwo Jego świętemu słowu, Jego woli, a swoją wolę odkłada na dalszy plan. To jest ciekawe. Jezus mówi tak w pewnym momencie do Żydów, którzy rozmawiają z Nim, jeśli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie moimi uczniami będziecie. A więc, kiedy masz Boże Słowo i kiedy trwasz, zaczynasz trwać w tym słowie, Jezus mówi, masz w nim wytrwać, bo kiedy dopiero w nim trwasz, wtedy stajesz się faktycznie moim uczniem. Wtedy naprawdę Twoje słowa zaczynają się pokrywać z Twoim życiem. Czy wiecie, że pierwsi wierzący w Kościele Jezusa Chrystusa, nasi bracia i siostry, nazywani byli uczniami Jezusa? Nie chrześcijanami, ale uczniami. I kiedy czytasz pierwsze rozdziały do rozdziału 11 Dziejów Apostolskich, to jest okres, który mieści się w granicach 15 lat życia Kościoła. Nazywano wierzących Chrystusa uczniami Jezusa Chrystusa. Czytamy tak, że liczba uczniów pomnażała się, albo Saul powstał przeciwko uczniom pańskim i tak dalej, i tak dalej. Dopiero w zborze w Antiochii Biblia nam mówi, że po raz pierwszy uczniów Chrystusa zaczęto nazywać chrześcijanami, chrystianoi, czyli zwolennikami namaszczonego, bo Chrystus znaczy namaszczony, zwolennikami Chrystusa. Tak więc oczywiście, że to uczniostwo i nazwa uczeń nie zniknęła, kiedy pojawiło się nazwa chrześcijanie, ale one razem dalej są w języku i dalej określają naszą relację z naszym Panem Jezusem Chrystusem. A więc uczniami Jezusa Chrystusa jesteśmy, staliśmy się i jesteśmy tymi, którzy są zwolennikami Chrystusa. Wiedząc to, jak drogo zostaliście wykupieni, wiedzcie, do czego zostaliście wykupieni. Graham Cook, jeden z mężów Bożych współczesnych, powiedział tak: prawdziwie wierzący nieustannie w całym swoim życiu powinni zabiegać o to, aby podobać się Panu. Nie należymy do siebie, należymy do Pana. Jako ludzie, którzy są żywą świątynią Ducha Świętego, żyjemy tylko po to, aby robić i mówić to, co jest w Bożym sercu. Podobanie się Bogu jest celem naszego życia. Mamy żyć tak, aby Panu podobało się nasze postępowanie i styl życia. Nic dodać i nic ująć. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli naprawdę wierzysz w Jezusa Chrystusa, to, co teraz mówię, nie jest ci obce, ale wiesz, że to jest prawdą, że taki jest cel tego, że żyjemy, że zostaliśmy stworzeni i że zostaliśmy zbawieni dzięki Jego przelanej świętej krwi na krzyżu Golgoty. A więc jesteś uczniem, bracie i siostry. Chciałbym to tego wieczoru przypomnieć nam. Wykupieni drogą, pokropieni krwią, oddzieleni do posłuszeństwa Bogu, aby być uczniami Jezusa Chrystusa.
aby na pierwszym miejscu stawiać Jezusa, aby Go kochać z całym sercem i badać swoje serce. Moi drodzy, bez względu na to, co może się wydarzyć w naszym życiu, to, co Jezus mówi, kieruje do nas ludzi, jest bardzo mocne. Kto chce iść za Mną, a nie zaprze się własnego życia, nie jest mi godzien, nie może iść za Mną. Ale kiedy Jezus mówi, kto straci życie dla Mnie i dla Ewangelii, ten je odzyska. Wielu ludzi broni się przed Ewangelią. Wielu ludzi próbuje jakby zachować swoje teraz, to co mają. Jezus do nich przemawia, a oni nie są gotowi, aby pójść za Nim, bo się boją, że coś stracą. Ale żeby zyskać w Bożym Królestwie, musisz stracić to, co do tej pory miałeś, oddać to Bogu. Pewne rzeczy stracisz zupełnie, pewne niekoniecznie, ale będzie radykalna zmiana, abyś mógł iść za Jezusem. Wtedy zyskasz daleko więcej, bo zyskasz Pana, zyskasz życie, zyskasz błogosławieństwo i radość. Halleluja! Uczniowie mówią, Panie, co mamy z tego, że idziemy za Tobą? Panie, co mamy z tego? To, że idziemy za Tobą, spotyka się z nienawiścią naszych bliskich, naszych rodaków, oni nas nie rozumieją. Zresztą Jezus mówi, i tak będą was wyłączać z synagog, będą was stawiać przed sądami i tak dalej. Panie, co my z tego mamy? Człowiek zawsze coś chce mieć, nie? Jezus mówi, nie bójcie się, bo nie tylko waszym udziałem będzie Królestwo Boże, albo w tym jest udziałem Królestwo Boże, ale Bóg da wam daleko więcej i braci, i sióstr, i tak dalej. Da wam jeszcze większą rodzinę, kiedy pójdziecie za Nim. A więc kiedy patrzysz na Jezusa, kiedy On mówi do ciebie w swoim świętym słowie, pójdź za Mną, to oznacza, żebyś oddał Mu wszystko i żebyś wiedział, że On wykupił ciebie, abyś był Jego uczniem, abyś nauczył się, żył, przestrzegał to wszystko, czego On nauczał i jak On żył. I nie będzie dla ciebie trudne cierpieć, czy drwinę, czy wyśmianie, czy odrzucenie, ale w tym wszystkim Pan będzie cię pocieszał, będzie z tobą. Moi drodzy, każdy z nas przeżywał różne chwile, jedni bardziej drastycznie. Wiem o takich sytuacjach, że nawet rodzice byli w stanie kogoś wyrzucić z domu za to, że oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ale kiedy zyskasz Chrystusa, to tamto wszystko inne nie jest aż tak ważne. Bardzo często bywa tak, że po latach Pan Bóg sprawia, że ci, którzy nas wcześniej odrzucają, nasi rodzice później stają się jeszcze bardziej, stajemy się im bliscy, oni nam. Bo to jest Boża łaska i Boże działanie. Bo Bóg przecież zbawia nas i także pragnie dotykać naszych bliskich, naszych domów i naszych rodzin, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi. Bracia i siostry, rozpalajmy ten ogień dla Jezusa w naszych sercach. Ogień miłości, pragnienia, podobania Mu się, podążania za Nim, życia według Jego świętego słowa. Bo Jezus mówi, jeśli ktoś nie żyje według Mojego słowa, nie może być Moim uczniem. Ale jeżeli wytrwacie w Moim słowie, będziecie Moim uczniami i będziecie mieli Moje błogosławieństwo. Wtedy wasze wyznanie, Panie, Panie, nie jest pustym wyznaniem, ale jest prawdziwym wyznaniem, które widzi Ojciec Niebieski. Nie bój się każdego dnia zapierać samego siebie. Nie bój się iść przed Boże oblicze i wołać, Panie, chcę Cię bardziej poznać, być bliżej Ciebie. Chcę stawać się podobny do Ciebie. Chcę odbijać Twój charakter w moim życiu, bo to jest łaska, i to jest przywilej, że możemy być uwolnieni od marnego postępowania do tego, aby być, jaśnieć Jego blaskiem, Jego miłością, tym, kim On był, a On jest z nami. Powstańmy, aby się modlić.